Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie po 2 tygodniach przerwy. Tak, nie było nas 2 tygodnie, jak była ogromna, gigantyczna sprzedaż, która zmiotła 3/4 planty z powierzchni szklarni. 2 tygodnie to wysyłaliśmy. Wczoraj zakończyliśmy ostatnie wysyłki o godzinie 10 rano. Ostatnie paczuchy do Was wyjeżdżały. 99% z Was była bardzo wyrozumiała, za co bardzo dziękujemy. Ten 1% najmocniej przepraszamy, że musieliście się troszeczkę pieklić i denerwować. Naprawdę staraliśmy się wszystko wysłać jak najszybciej, ale zmieściliśmy się w naszym czasie, ponieważ jest 7 dni roboczych na wysłanie paczek i to jest taki deklarowany przez nas czas, a w ogóle jeszcze w regulaminie jest 2 tygodnie, także no oczywiście ten dłuższy czas jest pozostawiony na jakieś właśnie takie okazje, jak jakieś wyprzedaże czy ogromne promocje, ale zazwyczaj w ciągu 3 dni staramy się wszystko wysłać. Wiadomo, jeszcze są urlopy, także nie wszyscy są na pokładzie, ale okej, kochani, zaczynamy, bo naprawdę jest bardzo fajna dostawa, przepiękna dostawa, bo powracają Wasze ulubione aglonemy. Nie dość, że chyba praktycznie wszystkie, które najbardziej, na pniu najszybciej się wyprzedały, pojawią się dzisiaj o godzinie 18 w sklepie online, to jeszcze pojawią się nowe, przepiękne, barwne aglonemy. No i jeszcze Wasze ulubione filodendrony i mnóstwo innych takich największych bestsellerów. No troszeczkę musimy uzupełnić półki, bo to co po prostu huragan przeszedł przez planty. Naprawdę huragan, ale cieszymy się, bo uwielbiamy, jak jest bardzo fajny, taki liczny odzew. To co, kochani, zaczynamy. Naprawdę nie zwlekajmy, bo czasu nie jest aż tyle obecnie, jak sami się pewnie domyślacie. A poprzedzając pytania, tak, poszło dość szybko, łatwo, także kochani, zaczynamy. Zanim obrobimy i przedstawię Wam te przepiękne aglonemy, które widać po sam horyzont, ale tutaj ostał się ten przepiękny fikusik Sweetheart, czyli Wasz ten ulubiony fikus. Tak jak zresztą sama powiedziałam, dzisiaj będą po prostu same bestsellery u nas w sklepie pojawią się. Fikus Sweetheart, jeden z można powiedzieć, że jest to jeden z piękniejszych fikusów, takich beniaminowych fikusów, drobnolistnych, ale co po prostu sprawia, że ten fikus jest taki wow, kochani. To są te, jedni mówią, że to są motylki, drudzy mówią, że to są właśnie serduszka, takie zwariegatowane na drobniutkich, bardzo elastycznych ogonkach i po prostu cały ten szkielet tych gałązek wygląda, jakby go obsiadły trylion takich wariegatowych serduszek czy motylków. To jest właśnie, kochani, sami zobaczcie, jakie one są po prostu olbrzymie. Troszeczkę się chwieje, bo jest tyczka za delikatnie wstawiona. O, już lepiej. Pamiętajcie, to jest najważniejsze. Nigdy nie dopuszczamy ani do delikatnego przesuszenia podłoża, ani do subtelnych przelań. Fikusy lubią stale lekko wilgotne podłoże, jak mocno wyciśnięta gąbka i oczywiście widne stanowisko, ale nie o bezpośrednim nasłonecznieniu. I ważnym jest, że jeśli postawimy go w jednym miejscu, to już go nie przestawiajmy. Naprawdę zastanówmy się dobrze, gdzie postawić tego fikusa. Fikusy, szczególnie te beniaminowe, beniaminki, nienawidzą przestawiania i od razu po prostu alarmują to gubieniem na całej swojej powierzchni tych przepięknych, drobnych listków, ale spokojnie później przychodzi kolejny okres wegetacyjny, kolejna wiosna i zaczyna się po prostu odradzać. Natomiast no, musimy wtedy przeżyć tą zimę nieco takiego bardziej gołego fikusika. No i zacieram ręce, bo kochani, są te aglaonemy przepiękne. Paradise Red. Jeśli ktoś nie widział u nas jeszcze tych aglaonem, to już Wam szybciutko mówię. To są takie elkowe rozmiary. One nie są super najwyższe, jak sami widzicie, ale są przegęste, przepięknie wybarwione, praktycznie niepouszkadzane i to jest właśnie to, co sprawia, że one po prostu rozchodzą się tak. I tu mamy, kochani, przepiękną Paradise Red. Na zielonych blaszkach można dostrzec różowe malowania, a szczególnie ten totalnie różowe centralne unerwienie. Jak w ogóle to natura wie, że w tym miejscu ma być bardziej różowe, tu ma bardziej być zielone, tu nieco takie bardziej łososiowe odcienie. To jest niesamowite, jak natura po prostu wie, jak malować rośliny. Sami zobaczcie, jest po prostu, kochani, naprawdę przepiękną odmianą. Zaraz obok bardzo podobna, ale o takim bardziej subtelnym odcieniu różu, kokomelon. Widzicie, zielona blaszka, również różowe wybarwienia, z tym, że tutaj można dostrzec, sami zobaczcie, jeszcze takie delikatne
pociągnięcia jasnego różu wzdłuż unerwienia. I tak się, kochani, właśnie prezentuje kokomelon. Jest, jak sami widzicie, olbrzymia. Pokażę ją na wysokości swojej głowy. Pamiętajcie, że moja jest naprawdę podłużna i malutka, więc troszeczkę możecie dodać, ale są po prostu cudowne, przegęste aglonemy. Ja je uwielbiam. Aglonemy, kochani, podlewamy wtedy, kiedy naprawdę podłoże dobrze przeschło. One nienawidzą okresowych przelań. Lepiej tolerują przesuszenia. Natomiast spotkałam się wielokrotnie z tym, że one całkiem nieźle sobie radzą z delikatnymi przelaniami, ale to zawsze korzeń musi się zregenerować. Później okazuje się, że roślina na chwilę nie rośnie, coś marnieje. Także naprawdę podlewajcie wtedy, kiedy podłoże dobrze przeschło. I oczywiście te wszystkie przepiękne aglonemy, które posiadają bajeczne wybarwienia, stawiajmy w lekkim płócieniu maksymalnie. Najlepiej dość widne stanowisko sporej ilości rozproszonego światła. Aglonemy świetnie sobie radzą w ciemniejszych warunkach, kochani. Natomiast musimy się liczyć z tym, że zaczną zatracać przepiękne wybarwienia i liść będzie się robił coraz bardziej z czasem zielony, a raczej nowe liście będą coraz bardziej wypuszczały z większą ilością zielonego barwnika, zatracając te przepiękne różowe, limonkowe, białe, czerwone wybarwienia. Ale oczywiście on sobie poradzi, ta aglonema, w ciemniejszym miejscu. Na przykład do takiego ciemniejszego miejsca polecam Wam Amazon Silver, zielonolistną odmianę aglonem. I one sobie naprawdę świetnie radzą w ciemniejszych warunkach. O, tak się prezentuje. Jest dość podobna do Silver Queen, jak sami zobaczycie. Ale te wybarwienia są takie nieco bardziej zaokrąglone, nieco bardziej obłe, szczególnie liście są nieco bardziej szerokie, nieco bardziej zaokrąglone. I tak się właśnie prezentuje Amazon Silver. No i Maczalem. Bardzo oryginalna aglaonema, głównie ze względu na te wydłużone, strzeliste, takie wąsko-lancetowate blaszki liściowe, zielone, z srebrnymi, takimi miętowymi wybarwieniami, no i ten limonkowe unerwienie w centralnej części, po całej długości to wybarwienie się rozchodzi. O, tak wygląda, kochani, macho lemon, ale nie spocznijmy na tych lemonkowych, miętowych odcieniach, bo tu jest lemon mint, to już jest w ogóle królowa gęstości, bo no sami zobaczcie, ile tu jest sadzonek, trylion, nie będę liczyć, czy to jest 5 czy 10, bo to jest według mnie ze 20 sadzonek, no powiedzmy 15, żeby nie było, że przekłamuję. O, tak ją sobie chwycę i zaprezentuję Wam blaszki liściowe. Bardziej takie okrągłe niż matcha lemon. Jest to bardzo szeroko lancetowaty liść, bym powiedziała, z takimi srebrnymi, miętowymi wybarwieniami i no i znowu lemonkowe wybarwienie. I to jest bardzo fajna, bardzo trafna nazwa aglonemy. Lemon mint, bo mamy lemonkowy w centralnej części i miętowy na obrzeżach. Już Wam pokazuję nieco bardziej z bliska. Zresztą na filmiku zbiorczym będziecie mogli sobie zobaczyć, jak ona wygląda z bliska. Nie spoczywamy na laurach, jedziemy dalej z aglonemami. Mamy jeszcze dwie duże odmiany. Jest Zebra Feeders, to jest kolejna królowa gęścioch. Sami zobaczcie, kolejna sadzonka, która ma kolejna doniczka, która ma trylion sadzonek, kryje trylion sadzonek w sobie. I to jest kolejna odmiana aglonemy, która ma bardzo wąsko lancetowate blaszki liściowe, zielone, z białymi unerwieniami, tworzącymi takie pasy wzdłuż unerwienia. Sami zobaczcie, bardzo fajna, fikuśna odmiana aglaonemy. I z tych dużych aglaonem mamy jeszcze Crimson Love, ale aż mnie zatkało, bo nie wiedziałam, że ona jest taka olbrzymia. Wezmę może kolejną sadzonkę, żeby zobaczyć, czy wszystkie są takie... No nie, kochani, wszystkie są po prostu naprawdę rozrośnięte, a tu nie ma aż tyle sadzonek, jak na przykład w lemon mincie, bo tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no powiedzmy ze 12 sadzonek. Sami zobaczcie, jak to wygląda w środku, ale jak one są gęsto ulistnione. Przepiękna odmiana aglaonemy. O, sami zobaczcie, o takich czerwonych wybarwieniach, które pojawiają się gdzieniegdzie pomiędzy zielonym barwnikiem. Crimson Love. O. I teraz jeszcze trzy mniejsze aglonemy. Zacznę od tej strony, bo pewnie Was ciekawi, co tutaj jest za aglonema. No, za chwileczkę.
Salmon fantasy. Tą damę agleonemową już dobrze znacie, bardzo lubicie. Zresztą trudno się dziwić, bo sami zobaczcie, jak wyglądają wybarwienia. Są takie jakby delikatnie przydymione zielone. Jest różowa obwódka, gdzieniegdzie łososiowy kolor, rzeczywiście salmon fantasy. No, ciężko to tutaj dostrzec na kamerce, ale wierzcie mi, że jest naprawdę tak jakby na wpół przezroczysty różowy. Tak właśnie wygląda spód salmon fantasy. I albo była u nas kiedyś bardzo, bardzo dawno temu, albo jeszcze nie. Wezmę sobie taką, która mi się lepiej chwyta, bo tamta się delikatnie chwiała, trzeba by głębiej wsadzić. Wiśniowa. Wiśniowe dziecko, Sherry Baby, sami zobaczcie, ta wiśnia, ona jest tak, kochani, soczysta, jest tak, oprócz tego, że właśnie soczysta, ona jeszcze ma taką głębię koloru, na zapewne nie dostrzeżecie, kochani, tego na filmiku, bo zawsze filmiki troszeczkę powodują wyblaknięcie barw, ale wierzcie mi, że jest naprawdę przesoczysty kolor tej wiśni. A jeszcze pokażę obok mnie, bo rzeczywiście jak wyciągam rękę, to nagle to z tego to się robi chyba dwumetrowa roślina. Tak wygląda sadzonka obok mnie, tej wielkości przepięknej, bardzo urokliwej odmiany aglonemy Cherry Baby. No i ostatnia, totalnie biała aglonema, którą spodziewam się, że wszyscy będziemy się zabijać. Ja jeszcze się waham, ponieważ nie mam takiego dobrego miejsca dla niej, ale sami zobaczcie. Totalnie biała aglonema white, na której można tylko na obrzeżach dostrzec zielony barwnik. No i centralne unerwienie jest zielone. No i taka aglonema na pewno, kochani, dość widne stanowisko, ale na pewno nie o bezpośrednio nasłonecznieniu, bo zobaczcie, jak ona posiada bardzo mało chlorofilu. Będzie bardzo łatwo. Albo będzie w zbyt ciemnym miejscu, czy w zbyt jasnym zrzucać jasny barwnik, bo sobie po prostu nie poradzi. No i z czasem może wypuszczać coraz to bardziej zazielenione listki, dlatego rozproszone stanowisko, o rozproszonym naświetleniu stanowisko, żeby utrzymać tą piękność, jest po prostu cudowna. Jest naprawdę piękna. Kochani, a teraz filki, coś co dżunglowe tygryski chyba obok aglonem lubią najbardziej. Może zacznę od tej niespodzianki, bo powraca do nas ten olbrzymi tortum. Dwusadzonkowe. Oczywiście ta druga sadzonka zawsze jest drobniejsza i mniejsza, ale o co chodzi? Ona będzie po prostu od dołu zagęszczać tą roślinę i sami zobaczcie, one są naprawdę po prostu ogromne, a cena naprawdę jak za taką M-kową, za taki... nie widzicie mnie troszkę. O. A cena jak za taką M-kową sadzonkę, także naprawdę warto i po bardzo, bardzo długiej przerwie powracają te gigantyczne, przeurocze tortumy. Taki jest jeden, kochani, zawsze mały szkopuł, jeśli chodzi o tortuma, bo jak sami widzicie, natura stworzyła bardzo urocze i bardzo spektakularne i przykuwające wzrok redukcje po obu stronach blaszki. Te liście wyglądają jak u palmy, ale, mimo że to jest olbrzymia sadzonka, niech Was nie zmyli podlewanie, dalej mnie nie widzicie, niech Was nie zmyli podlewanie, naprawdę podlewamy oszczędnie tą roślinę. Po pierwsze, skoro są takie redukcje, to znaczy, że roślina pobiera mniej wody. Skoro są takie redukcje, to znaczy, że roślina również wymaga widnego stanowiska, bo nie jest w stanie pobrać dostatecznej ilości promieniowania, znaczy jest w stanie, ale w widnym stanowisku, jeśli postawimy ją w lekkim półcieniu, bo w końcu to jest ciemnozielony filodendron, kochani, zobaczycie, że ona bardzo szybko zostanie przelana, zaczną się choroby grzybowe i bardzo szybko obumrze taki tortum. Tortum podlewamy naprawdę, naprawdę oszczędnie. Możemy podlewać go wtedy, kiedy wszystkie nasze filodendrony w domu, ale po prostu na pewno przynajmniej o połowę mniejszą dawką, mimo że doniczka, nie wiem, to jest 18 może. Tak mi się wydaje, że to może być 18 doniczka, niech Was to nie zmyli, naprawdę oszczędnie podlewamy. Jemu się nic nie stanie, nawet jak delikatnie za mało podlejemy. No i Painted Lady. Bardzo lubiana przez Was malowana dama, ponieważ jest to ogromna sadzonka, ogromna roślina, w bardzo fajnej, naprawdę fajnie zaskakującej, niskiej cenie, a do tego jest przepiękna, kochani, sami zobaczcie. Takie wydłużone, sercowate blaszki liściowe, których nawet tutaj te wypuklenia sercowate już się zredukowały, przez co te liście wyglądają się nieco bardziej, wyglądają na nieco bardziej strzałkowe i wygląda, jakby ktoś wziął farbkę i naprzemiennie raz
lemonkowym, z limonkowym i tak po prostu pomaział blaszki liściowe i stąd właśnie się wzięła Painted Lady, malowana dama, no i jeszcze wiśniowe ogonki. Jest po prostu cudowna. No już nam te wybarwienia powinny zasugerować, że widne stanowisko, kochani. Jeśli chcemy oczywiście utrzymać te przepiękne, tą przepiękną kolorystykę, tą przepiękną tonację liści, to naprawdę widne stanowisko. Oczywiście z czasem blaszki liściowe zaczną robić się nieco bardziej zielone. I to jest naturalne i to praktycznie się dzieje przy wszystkich roślinkach neonkowych, ale jeśli nie zapewnimy dostatecznej podaży promieniowania słonecznego, to zaraz się okaże, że wszystkie liście nam będą od razu takie zielonkawe wyrastać. To nie koniec filodendronowej podróży, bo po moich obu stronach są Wasze dwa ulubione filodendrony, głównie dlatego, no moje zresztą też, jak sami wiecie, za każdym razem będę powtarzać, Verrucosum to jest mój przeukochany, przepiękny filodendron. No ja jestem weluromaniaczką, weluroholiczką, także jeśli coś posiada tak przepiękne wybarwienia blaszek, a już Wam mówię, jak bardzo przepiękne, Nie martwcie się, jeśli Verrucosum do Was przyjedzie i będzie delikatnie podwiętnięte. One tak reagują na transport, a przyjechały do nas wczoraj, więc mają jeszcze ze 2-3 dni, żeby się podnieść, ale już widzę, że są bardzo sztywne ogonki, także to jest chwila. Nie martwcie się tym, to jest po prostu bardzo naturalne. U Verrucosum zawsze to powoduje pewien dyskomfort, jak rozpakowujemy paczkę i widzimy, że delikatnie jest podwiętnięty. Tak mają Verrucosum. Naprawdę się tym nie przejmować, po prostu takie fochy walą, jeśli chodzi o transport. Ale wracając do tego przepięknego liścia welurowego, majestatyczny welur na całej powierzchni blaszki liściowej i dodatkowo jeszcze to elektryzujące unerwienie, rozchodzące się promieniście, sami zobaczcie, od centralnego jeszcze unerwienia i to nie jest tylko to, że ten jeden centralny jest taki, jakby go piorun poraził, sami zobaczcie. Każdy jeden liść wygląda, jakby po prostu był podłączony do prądu i poszło delikatne spięcie. Jest po prostu cudowny i zawsze będę wspominać. A dodatkowo, kochani, jaka cena? Przekonajcie się, bo naprawdę warto. Jeśli ktoś ma na przykład małego Verrucosum w domu, to ma teraz okazję sobie dokupić duży okaz w bardzo fajnej cenie. A po mojej drugiej stronie i znowu. I tutaj jest kolejna majestatyczna welurowość, welwetowość, ale. Jest to melanochryzum, z tym, że nie byle jakie, bo jest po prostu, kochani, przeogromny. Sami zobaczcie. Trzysadzonkowy Verrucosum, co chciałam powiedzieć, melanochryzum. Przepiękne, wydłużone serducha w odcieniu ciemnego szmaragdu z kontrastującym białym unerwieniem. I teraz szybciutko, jak opiekujemy się filodendronami. One są dość proste w uprawie, nie sprawiają większych problemów. Podlewamy wtedy, kiedy większość podłoża dobrze przeschła, zapewniamy widne stanowisko sporej ilości rozproszonego światła. Dlaczego tak troszeczkę zamachałam ręką? Bo są filodendrony, które dobrze radzą sobie w nieco ciemniejszych warunkach, a są takie filodendrony jak na przykład Painted Lady, które wymagają nieco więcej światła, ale uśredniając, zawsze się mówiło, że takie maksymalnie lekki półcień. O, zobaczcie, jaki to jest po prostu przegęsty. Nie dość, że cena jest bardzo fajna, kochani, to są 3 sadzonki, więc jeśli można się z kimś podzielić nawet. Wiem, że nie powinnam takich pomysłów dawać, bo to może zmniejszać sprzedaż, ale też jestem dżungloholiczką, także na takie pomysły wpadałam, a są naprawdę 3 bardzo fajne, 3 bardzo fajne sadzonki. Mamy jeszcze, kochani, mamyja, również w bardzo fajnej cenie. Są to takie, bym powiedziała, M-kowe sadzonki, przepiękny, totalnie sercowaty filodendron. Wzdłuż unerwień posiada takie delikatne, jak sami zobaczycie, takie wcięcia, pokarbowania jakby w dół. No i to jest takie srebrne wybarwienia pomiędzy tymi unerwieniami. I tak się prezentuje sadzonka przepięknej kolekcjonerskiej odmiany filodendrona Mamei. Mamy jeszcze 2 filodendrony, po które nie będziemy już robić cięcia, ale po prostu delikatnie po nie zanurkuję. Bo tutaj mam Macaulay Final. W M-kowym rozmiarze, ekstra, chciałam powiedzieć bardzo brzydko, ale bardzo fajnej cenie. Jest to taki, jak sami zobaczycie, rdzawy, taki karmelowy filodendron, pokrojem przypominający bardzo Prince of Orange rozsławiony, ale tak się prezentuje, jest taki właśnie rdzawy, cynamonowy, karmelowy filodendron, który jeszcze do niedawna naprawdę osiągał horrendalne kwoty. Jest tutaj naprawdę w ekstra cenie, także kochani, zapraszam serdecznie. Dzisiaj o godzinie 18 w sklepie online pojawią się te przepiękne, jeszcze pokażę jeszcze jedną sadzonkę, bo to w sumie nowość, nigdy wcześniej nie mieliśmy w tym rozmiarze. O, tym bardziej, że ten się fajnie układa do kamery. Te cynamonowe, takie rdzawe
wybarwienia, no i oczywiście z czasem mogą się zrobić nieco bardziej zielone, co jest naturalne i tym się nie należy przejmować. I jeszcze Brandianum. Bardzo dobrze go znacie, jest w bardzo fajnej cenie, ale dodatkowo to są naprawdę duże okazy, sami zobaczcie. Tak tylko, o, aż się rozjeżdżają, pokażę je obok siebie, żeby nie zakłamać. Jest na pewno jedna główna, dość spora sadzonka, jest jeszcze druga średnia, bym powiedziała, i jeszcze dwie malutkie, same gęste, po prostu, no, sami zobaczcie, są przegęste Brandianumy, jest topnąca się odmiana filodendrona, sercowate blaszki liściowe, ciemnozielone, ze srebrnymi wybarwieniami pomiędzy unerwieniami. A, to się nawet troszeczkę się nawet zrymowało. Kochani, zostały nam same monstery, same epipremna, stindapsusy. No i jeszcze na sam koniec zostały nam skaczące delfinki. Jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie do końca. Jeśli właśnie nie wiecie, co to za roślinka, skaczące delfinki, a rzeczywiście do dłudzenia przypominają skaczące delfinki, także chociaż z ciekawości jeszcze zostańcie. Monstera karstenianum. Dobrze ją znacie, szczególnie w tym rozmiarze, jest to Wasz ulubiony rozmiar, głównie dlatego, że to jest monstera, która nie rośnie zbyt szybko jak na monsterę, bo monstery są dość, bym powiedziała, no nie wszystkie, ale dość szybko rosnące, a w ogóle porównując do Adansonii, która rośnie jak chwast, to już w ogóle, natomiast karstenianum nie rośnie najszybciej, z tego względu, a jest bardzo ładną odmianą, bo sami zobaczcie, jak jej się mienią, jakie są nabłyszcze, to wyglądają po prostu jak nawoskowane te blaszki liściowe, są całe jakby delikatnie pokarbowane, w odcieniu głębokiej zieleni. Pnąca się odmiana monstery. Doniczka 15 jest całkiem gęsta i przede wszystkim nie pouszkadzane, bo rzeczywiście jak przyjeżdżają te w doniczkach, w dwunastkach, one zawsze pozostawiają wiele do życzenia, mają albo uszkodzenia, albo delikatne przerzucenia, a tu sami zobaczcie. Jeszcze szybciutko pokażę może jeszcze jednego. O, ten to jest w ogóle pozakręcany. Dlatego wygląda, jakby był gęstszy po prostu ten pęd. Producent gdzieś tutaj, jak sami zobaczycie, o, jest tutaj taki, ten dłuższy pęd jest pozakręcany. Monstery, taka główna zasada. Monstery są bardzo lubiane przez choroby grzybowe, dlatego nigdy nie zapewniacie nawet lekkiego płócienia. Zawsze dość widne stanowisko, maksymalnie rozproszone, o rozproszonym naświetleniu, żeby unikać tych chorób grzybowych, przede wszystkim nie przelewać. Czyli podlewamy lepiej częściej, a mniejszą ilością wody, nie dopuszczając do całkowitego przesunięcia. No, lepiej delikatnie przesuszyć, niż na pewno przelać monstera. I kolejną monsterą jest monstera siltepekana, ale długaśne, poszczepiane, dobrze Wam znana, ale w cenie po prostu, cena jest ekstra. Cena jest po prostu jak za małą sadzonkę delicjozy, także warto. Jest to drobnolistna odmiana monstery z bardzo subtelnymi przebarwieniami, wybarwieniami, takimi jasno-szarymi pomiędzy unerwieniami. To jest odmiana, która bardzo szybko rośnie, więc jeśli ktoś się zastanawia, czy kupić na przykład dwie, żeby mieć gęsto, może tak gęsto będziecie mieli, ale zobaczycie, że bardzo szybko rosną, więc nie warto, lepiej sobie na przykład przyciąć i ukorzenić, bo bardzo łatwiej się tąż ukorzenia. Także jeśli chodzi o mega zagęszczenie w postaci dwóch sadzonek w doniczce, to za rok będziemy mieli problem, będziemy musieli wszystko po prostu przycinać. Muszę tutaj troszeczkę schować te pędy, żeby się nie poniszczyły. Epipremnum variegata. Tutaj się poszczepiała. Jest to epipremnum, ale tu jest bardzo fajny liść. Może nie ma aż tylu wybarwień, ale już ma tak zwane te dziury, no w tym wypadku akurat redukcję. Jest to epipremnum, które posiada przeurocze wybarwienia. Sami zobaczcie, takie marmurkowate, białe wybarwienia. Tak się właśnie prezentuje epipremnum variegata. I o dziwo, jest to epipremnum w doniczce 12, także cena jest w ogóle... O matka, jaki tu jest długi pęd. Cena jest naprawdę ekstra. Jeśli ktoś ma ogromnego, ale na przykład rzadko ulistnionego, to ma okazję, żeby sobie zagęścić, bo naprawdę to jest kolejna roślina, która bardzo szybko u nas rośnie, schodzi. O, tak wygląda. I tak jak powiedziałam, dzisiaj po prostu jest dostawa samych Waszych bestsellerów, Waszych największych próśb, to co szybko udało się jeszcze zamówić. Epipremna podawamy wtedy, kiedy podłoże naprawdę dobrze przeschło, kochani, zapewniamy rozproszone naświetlenia. Legenda mówi, że epipremna mogą rosnąć w naprawdę dość sporym cieniu. Oczywiście, że mogą, ale to będzie tak jak z tymi aglaonemami, że zaczną zatracać
przepiękne wybarwienia i będą się robić coraz bardziej zielone. Liście mogą zacząć karłowacieć, międzywęźle między liśćmi zaczną się wydłużać i generalnie roślina będzie marnieć wokół, ale będzie rosnąć. Kolejnym epipremnum jest Marble Queen, czyli marmurkowa królowa. No bo rzeczywiście, jak sami zobaczycie, o, bardzo proszę, marmurkowata, niesamowicie marmurkowata, marmurkowate epipremnum. Mamy jeszcze Happy Leafa dla Was. To jest chyba moje ulubione epipremnum. Naprawdę uwielbiam te totalnie jasne listki, które wyglądają jakby były białe, z zielonymi nakropieniami, ale tak naprawdę to jest po prostu zielony liść już z mega totalnie białymi wybarwieniami. I bardzo lubię Happy Leafa. On nie rośnie aż tak szybko, więc nie zawraca głowy ciągłym przecinaniem, przesadzaniem i zagęszczaniem. Ale po prostu naprawdę te wybarwienia, kochani, na blaszce liściowe są bardzo, bardzo urokliwe. No i tutaj jest tyle tego jasnego koloru, że na pewno rozproszone stanowisko. Nie utrzymamy go w ciemniejszym kącie. Jeszcze dwa standardowe, jak już poszliśmy w epipremna, no to nie mogłoby zabraknąć na przykład Enjoya. Bardzo ładna, bardzo wdzięczna roślinka, bardzo łatwa w uprawie. Dodatkowo jeszcze posiada przeurocze wybarwienia po całej obręczy zewnętrznej części blaszek liściowych, drobnolistne epipremnum. No i Golden Potos do kolekcji. Widzę, że Aureum chyba tylko zabrakło z tych najbardziej takich i high colora. Nie dojechały, bo teraz coś mi, żaróweczka się świeci, że były zamawiane, ale no najwyraźniej nie dojechały. I Golden Potos, czyli ten neonkowy epipremnum. Cóż to dużo powiedzieć. On na pewno rozświetli nie jeden kąt w naszym, znaczy kąt. Jest to roślina, której nie możemy postawić w ciemniejszym kącie, ale jeśli mamy mnóstwo ciemnozielonych roślin, to taki epipremnum naprawdę rozświetli i tak fajnie podkreśli dane miejsce swoją właśnie takim soczystym, przeuroczym wybarwieniem. Pozostały nam jeszcze trzy roślinki. Dwa syndapsusy, dwa Wasze ulubione syndapsusy. Jednym to jest Dark Form, ale do tego, kochani, jaki przegęsty. To jest w ogóle hit, że jeszcze ta roślina w zeszłym roku kosztowała ponad 300 zł za jednego delikatnego mojego pęda, a w tym roku jest naprawdę sprzedawany w bardzo przyzwoitej i bardzo takiej, no powiedziane, naciągającej budżet domowy cenie. No i dodatkowo są po prostu przegęste pióropusze. Tutaj widzę, że jest w ogóle jeszcze kolejna sadzonka, jeszcze bardziej gęsta. O. Jest to Syndapsus o niesamowicie ciemnych blaszkach liściowych, niemalże czarnych. Jest to w ogóle Syndapsusy, szczególnie te dwa, trełbi. Ale są to syndapsusy, które świetnie dopasowują się do ciemniejszych warunków. Oczywiście może być taki zastój czasami w ich poroście, ale z czasem one naprawdę potrafią ruszyć i nie zauważysz, żeby liście malały, karłowaciały, żeby międzywęźla między liśćmi się wydłużały. One naprawdę świetnie dopasowują się do ciemniejszych warunków. A uprawiamy je zupełnie jak epipremna, zresztą w nomenklaturze zawsze jest epipremnum łamane na syndapsus łamane na epipremnum, czyli wtedy, kiedy podłoże naprawdę dobrze przeschło. O, no jeszcze Moonlight, to jest w ogóle syndapsus, który w tym roku narobił tyle szumu i tyle hałasu, bo po prostu przez długi czas go nie było na rynku. No i ludzie zaczęli go sprzedawać za horrendalne kwoty, teraz się pojawił, jest po prostu go mnóstwo, ale nadal jest przepiękny, no bo ja uwielbiam naprawdę te blaszki liściowe z tym takim blaszem po obu stronach centralnego unerwienia. Sami zobaczcie, jak ten srebrne wybarwienie się rozchodzi tak fajnie, tak w formie takiego blaszu, ale takiego spokojnego, że jak się patrzy na tego liścia, to jakby tak mieć całą ścianę w takich trełbiaczach, moonlightach, to naprawdę mogłaby być to fajna taka terapia uspokajająca, bo ja lubię patrzeć na te blaszki liściowe. No i tak jak powiedziałam, Jumping Dolphins, czyli skaczące delfinki. Jest to Senecio. Pyk. Nie wiem, na ile zobaczycie, tutaj dostrzeżecie w tej kamerce skaczące delfinki, ale o, tutaj, kochani, może Wam się uda na szczycie dojrzeć. Są to naprawdę, kochani, skaczące delfinki. Pamiętajcie, żeby Senecio nawadniać od dołu, żeby nam tutaj te skaczące delfinki nie pogniły. I oczywiście spora ilość światła i będzie naprawdę przepięknie rosło. Kochani, i tym skaczącym
akcentem zakańczamy naszą dzisiejszą dostawę. Oj, tutaj, żeby się nie poniszczyły, muszę je też delikatnie zabezpieczyć. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę, za cierpliwość, za te ostatnie 2 tygodnie wstrzymane w plancie. Jesteśmy, powracamy, jak sami widzicie, z przepięknymi roślinami. I to jest taka dostawa Waszych bestsellerów, aglaonemowo, filodendronowo, epipremnowa, jeśli tak mogę powiedzieć. No i życzę Wam, kochani, naprawdę spokojnej niedzieli. Jest cały czas ciepło, jest dużo słońca, na pewno jest sporo osób nad jeziorem, są grille, także tylko Wam życzę więcej czasu dla rodziny i troszeczkę, żebyśmy wszyscy spowolnili, bo po prostu pęd życia jest naprawdę, naprawdę duży. Zresztą, jak sami widzicie, 2 tygodnie przerwy, a ja już chociaż na filmik muszę przyjechać, bo po prostu bym była chora. Zresztą człowiek się boi, bo teraz się okaże, że ktoś by wszedł na filmik zamiast mnie, okazałby się dużo lepszy, jeszcze by mnie wygryzł z mojej ciepłej posadki. Także trzeba się pilnować, trzeba się ten czas się kończy. Ale kochani, wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam za ogrom życzeń i za to, że trzymaliście kciuki. To jest naprawdę niesamowite, jak jest to konto firmowe, konto plantanowy. Ja tylko powiedziałam, że mam arbuz, że jestem w kształcie arbuza obecnie, żebyście wiedzieli, co się dzieje. I nie spodziewam się, że naprawdę tyle osób dobrze życzy. Także kochani, dziękuję Wam bardzo. No i co? No i widzimy się za tydzień z kolejną dostawą. Przysyłam Wam moc, energii i po prostu ściskam Was wszystkich. Do zobaczenia. Cześć. Thank you.